inspiracje są różne, bo one się zmieniają i tak zastanawiałam się właśnie w momencie, kiedy tak uzgadniałyśmy tutaj jakby jaki ma być temat tej wystawy i jaki ma być tytuł, więc tak myślałam o tym, jakie chciałabym obrazy, żeby się tutaj znalazły. I myślałam sobie, co jest takim elementem wspólnym i tak naprawdę patrząc po tytułach, one tutaj nie są wypisane, one są wypisane w tej broszurze przepięknie wydanej. Nie ma tutaj tytułu, bo też jestem ciekawa, jakie tytuły Wam się będą nasuwały, kiedy będziecie patrzeć na te obrazy. No i właśnie ja znalazłam taki wspólny mianownik, że wszystko gdzieś jest związane z podróżą, wszystko jest związane z jakąś drogą. I właśnie stąd ten tytuł, odnajdywanie drogi, odkrywanie drogi do siebie, ponieważ ja tak odbieram moją twórczość, ponieważ jestem właściwie samoukiem, tak to mogę nazwać. Gdzieś kolory zawsze były ze mną, bo to było związane z moją ścieżką zawodową, ale no nie przypuszczałam, że to pójdzie w kierunku malarstwa i tak krok po kroku, gdzieś coraz bardziej odważnie zaczęłam tworzyć. Najpierw to było malarstwo żywiczne, które tutaj na przykład jest obraz pokryty żywicą epoksydową, to jest żywica artystyczna, czy na przykład tutaj ten obraz. Często wiele osób pyta, czy to jest szkło, więc od razu już mówię, jaki to jest materiał. Więc zaczęło się właśnie od żywicy i to jest takie trochę na odwrót, bo zaczęłam od dość trudnego materiału. A później zaczęłam wchodzić bardziej w malarstwo akrylowe, zaczęłam malarstwo olejne, więc tutaj będzie cała ta gdzieś ścieżka i paleta tych różnych obrazów. I ostatni rok to są mandale, to jest właściwie ta część sali. Po mandale takie dekoracyjne, więc to jest już taka bardzo długa, żmudna, bardzo taka szlifująca cierpliwość praca, ale też dająca naprawdę przepiękny efekt. A inspiracja to właściwie to, co żywe. My dzisiaj z Małgosią nagrywałyśmy podcast o rozwoju i tak właśnie jakby zostały ze mną, jeszcze brzmią gdzieś te słowa, że właściwie inspiracją jest ta droga i to, co ja odczuwam w danym momencie, też jakby te emocje, to, co jest we mnie żywego, to, co ja mam chęć przelać na płótno i co chciałabym pokazać w danym momencie i przekazać w mojej twórczości. I właśnie też taki jest zamysł, żeby te obrazy później płynęły dalej tą energią i żeby ta energia gdzieś rozpraszała się i żeby w domach już osób, które je będą miały, żeby po prostu ta energia miała możliwość się dalej gdzieś rozpraszać. Wszędzie, gdzie nas nie ma, to temat na poemat. Tam, gdzie nas nie ma, staje czas. Być wszędzie, gdzie nas nie ma, tęsknota jest jak krema. Wpisuje schemat wolny. Bardzo mocno natura, na pewno. Natura i ludzie, po prostu, z którymi mam kontakt, gdy mogę spojrzeć w oczy jakiejś osoby, zobaczyć, odbić też trochę siebie, zobaczyć jakieś wspólne mianowniki, to, że jesteśmy wszyscy ludźmi, każdy z nas ma emocje, każdy z nas gdzieś w trakcie naszego życia ma i trudniejsze, i lepsze jakieś momenty, jakieś góry i dołki, więc to są te inspiracje.